Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym materiale, oczywiście z Wiedźmina 3, Dziki Gon. I zobaczymy, jak będzie się gra zachowywać, oczywiście podczas nagrywania, bo w tej chwili nagrywam właśnie tym, Frapsem. Tak, Frapsem, Capsem. No, jest 30 FPS-ów stałe, ale dobra, na razie nie mówmy o FPS-ach. Przyszedłem już do tego miejsca właśnie, co ostatnio zakończyliśmy odcinek. Trochę mi to zajęło, ponieważ chyba z dzień. Znaczy dzień, trochę wiecie, ja w jednym dniu pograłem, trochę w drugim, wiecie. Tak zajęło mi, nie wiem, tak mówiąc szczerze, z godzinę może około. Około godziny, tak dajmy tam, mniej więcej. I cóż. Dobra, mam nadzieję, że wszystko powiedziałem na temat tego. Oczywiście kolejne odcinki będą się pojawiać, wiecie. Spokojnie, nie martwcie się, będą kolejne się odcinki pojawiać, tylko będzie tak. Ten odcinek się pojawia oczywiście w poniedziałek. Przed tym właśnie przesłałem już amnezję Machine for Pigs. I jeszcze jakoś będę musiał sobie ogarnąć we wtorek, żeby był materiał z Gocika, ale nie wiem. Nie wiem, czy będzie z Gotika w tym tygodniu w ogóle. Może być amnezja, wiecie? I chyba będzie amnezja, zobaczymy jeszcze. Zobaczymy już, jak to będzie. Bo nie wiem, trudno powiedzieć, powiem wam szczerze, jak to będzie wyglądać. Zobaczymy, jak to będzie jeszcze wyglądać, bo trudno powiedzieć mi. Szczerze mówiąc. Okej. Dobra, idziemy do tej Yennefer, porozmawiamy sobie z nią na temat tego i wszystkiego. Okej, cutscenka. No powiem wam, że nie ma żadnych takich spadków FPS-ów. Ja tam nie mogę się doczekać, aż go zdejmę. W innych okolicznościach potraktowałabym to jako propozycję. Może nawet bym z niej skorzystał. Ale mamy co robić. Już rozumiesz, czemu jestem na dworze Mhyra? I wygląda na to, że płyniemy odtąd na tej samej łodzi. Ciri rzeczywiście wróciła? Nie ma mowy o pomówce? Zobacz. Według relacji naszych agentów wygląda teraz mniej więcej tak. Mała wiedźminka wyrosła na niezłą tamnicę. Wow! Pamiętam, jak ona była malutka. Co nie? W pierwszym odcinku, jak ona się bawiła tym... wiecie, co skakała właśnie na tym... Na tych, można powiedzieć, na tych kołkach, co nie? Tak można powiedzieć z... No na kołkach tam się bawiła, wiecie. W takiego, można powiedzieć... skoczka, co nie? Pamiętam, jak to fajnie wyglądało, powiem wam. Pamiętam to, kurczę. Jak to kurde zleciało? Nie wiem, to było ponad... No na pewno z kilkanaście lat temu, albo... Na pewno z kilkanaście lat, jak teraz jest pan, no wiecie. A wtedy była dzieckiem, wiecie. Dziecinko była. Ale dobra, okej, gadajmy. Czy porozmawiajmy, nie gadajmy. No, szybko się tu zadomowiłaś. Geralt, nie czepiaj się słówek. Wiem, kim jest Emhyr. Wywołał krwawą wojnę. Kazał zabić moje przyjaciółki. Ale nie mamy innego wyboru, więc proszę. Nie roztrząsajmy za i przeciw, tylko skupmy się na Ciri. Zgoda? Racja. Emhyr mówił, że idzie za nią Dziki Gon. Ciężko byłoby mi w to uwierzyć, gdyby nie wczoraj. Jak oni nas wywęszyli? Przeze mnie. Widzisz, szukam Ciri od miesięcy. Zaklęcia lokalizacyjne, haruspicja, geomancja i tak dalej. Wiedziałam, że Dziki Gon może to wyczuć i znaleźć mnie. Ale myślałam, że ich oszukam. Cóż, nie do końca ci wyszło. Od jakiegoś czasu czułam, że mam ich na karku i że polują na mnie. Gdyby nie ty i żołnierze Emhyra, dopieliby swego. Nie mogę ryzykować kolejnego takiego spotkania. Pora skończyć z szarami namierzającymi, czas sięgnąć po bardziej tradycyjne metody. Po najlepszego tropiciela, jakiego znam. Musisz ją znaleźć, Geralt, zanim zrobi to Dziki Gon. O właśnie, tak się zapytamy z ciekawości.
No ja sam nie wiem. Czego Gon może chcieć od Ciri? Nie mam pojęcia, Geralt. Wysłałabym im list z zapytaniem, ale nie znam adresu. Przecież wiem tyle, co ty. Pewnie chodzi im o jej krew. Jej dar. A do czego Ciri miałaby Gonowi posłużyć? Wolę nawet o tym nie myśleć. To gdzie dokładnie widziano Ciri? W dwóch miejscach. W Velen i w Nowigradzie. Mm-hmm. Ślad w Velen jest najbardziej obiecujący. Pojedź tam w pierwszej kolejności. W karczmie na rozstajach spytaj o kupca Henryka. To agent cesarza. Skontaktuje się z tobą. I co, tyle? Żadnego hasła? Tajnych znaków? Żadnych tajnych znaków. Przykro mi, że niszczę twoje chłopięce wyobrażenia o pracy wywiadu. Z Nowigradu mamy tylko niesprawdzone informacje, plotki. Ale tam może ci pomóc nasza wspólna znajoma. A jaka? Jestem ciekaw. Jaka Triss Merigold? A, Trisek! Triska! Triss, no tak. Na pewno się ucieszy, jak mnie zobaczy. A ty, co będziesz robić? Wybieram się zaraz na Skellige. Doszło tam do magicznej eksplozji, która zniszczyła pół lasu. I ma chyba coś wspólnego z Ciri. Będę w Kertrolde. Dołącz tam do mnie, jak już się czegoś dowiesz. Okej, dobra. O, no dobra. Idziemy. A co tam? O, fajne. Fajne toporki. No i znów się rozjeżdżamy. Szkoda, ale rozumiem. Czas goni. Goni, prawda? Więc może od razu teleportujecie do Velen? O nie, nie ma mowy. Pojadę konno, jak tylko się przebiorę. Jak wolisz. A tak na marginesie, naprawdę dobrze ci w czarnym aksamicie. Mówisz, może oprzyję sobie nim zbroję. Powodzenia jej. I wzajemnie. Słuchaj, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co się działo na świecie, gdy włóczyłeś się z Vesemirem po bezdrożach, porozmawiaj z ambasadorem Faradre. To on, o tam. I Geralt. Wiem, że jest wojna i tak dalej. Ale nie próbuj zostać bohaterem, dobrze? Po prostu sprawdź te ślady i przyjedź do mnie. W jednym kawałku. Będę na ciebie czekać. Dobra. Dobra, idziemy. Które jest wyjście? Tutaj jest wyjście, dobrze. Okej, aktualniono wpis w postaci jakiś tam. A właśnie, jak to się sprawdza przede wszystkim, bo ja się pogubiłem, powiem wam. Postacie właśnie. Cirilla. O, tego nie lubię, kurde, powiem wam. Pamiętacie pewnie, jak on nas przesłuchiwał, co nie? Kurde, nie lubię im gościa. O, Eskel. My chyba jeszcze... Nie, on był w Kermoren przecież, to widzieliśmy go. Zapomniałem przecież totalnie. Jaskra nie widzieliśmy jeszcze. Lambert, ty. Nie będę kończył już. Triss Merigold, o, Vesemir, kurde, ale on już, powiem wam, stary dziadek już. Pamiętam, jak on był jeszcze kiedyś, co nie, ponad 10 lat temu, jak ta gra powstała, to było coś. Wiecie, 2007 rok, to było coś wtedy, Wiedźmin 1, Powiem, też mi się podobała ta gra, bardzo mi się podobała. Jak wszystkie części są. Służyć? Fajne. Moje rzeczy. Tylko jedynka, wiecie, głównie trochę było głupio tam zrobione. Te chodzenie tego bohatera, wiecie, Geralta i Wiedźmina, właśnie, mówiąc tak, właśnie Geralta z Rivii, to jest trochę głupie trochę. W dwójce już trochę zmienili, ale tutaj to jeszcze lepiej. Nie słynie z cierpliwości. Chcę zobaczyć swoją córkę całą i zdrową, jak najszybciej. Tak, wspomniał coś o tym, zdaje się. Bywaj. Dobra. Się przebiorę od razu, po co mam, kurde, łazić w tym czymś. Oczywiście to sobie, tu rękawice, tutaj kuszę, dobra, niech będzie. Ile mam tych bełtów? Pewnie mam nieskończoność. Właśnie, muszę sobie też pamiętać, do czego jest stalowa, do czego jest, wiecie, srebrny miecz.
Do czego srebrny, a do czego wiecie, ten stalowy. Dobra, okej, idziemy do Velen, co nie? Co my będziemy tu stać? Albo jeszcze coś tam jeszcze coś tam chyba mamy. Poczekajcie. Coś my tu mamy jeszcze. Barbarzyńcy. A, to gwint, to... Nie, gwint... Nie... Nie, gwint to mi tak za bardzo nie pasuje, powiem wam szczerze. Gwint trochę głupie jest. Nie lubię tego czegoś. Ale niestety trzeba będzie grać. Niestety. Dobra, szybka podróż, oczywiście. Mapa. I tak. Miałem problem, powiem wam. Coś ja powciskałem, nie mogłem się w ogóle przenieść, ale później tak sobie ogarnąłem. A, myszko trzeba. Ale tam już bez problemu sobie poradziłem. No tak, tak było. Znaczy tak jest. Tak było. Kurde, co ja gadam. O, jakie fajne widoczki. Kurde, Velen. Ziemia niczyja. 5 dni później. Jak to fajnie wygląda ta, kurcze. Jak wioska. Normalnie. Te drzewa, kurcze. Fajnie to wygląda, powiem wam ta gra. O kurde. What? Jaki fajny kruk. To chyba kruk jest, na pewno nie wrona. Albo wrony. What the fuck, ocuka man. Ej. Co tu się porobiło w ogóle? Aha. Dziwne. Trochę. No dobra, już można. No dobra. Uda się do karczmy na rozstajach. Dobra, lecimy, co nie? Lecimy, pewnie już dolecimy do tej karczmy, zobaczymy co tam ciekawego jest. Bo to jest ten Velen, tu co byliśmy wcześniej, tak? Czy to nie jest to? Chyba nie. A może i... A tak, to jest to! Tylko nie... Wiecie, to było kilka lat temu, co nie? Znaczy kilkanaście lat temu ponad chyba to było. Co byliśmy wtedy, co zabijaliśmy tego gryfa. Chyba tak. No niestety, to się pozmieniało tutaj, niestety. Niestety, wojna, wojna i wojna w tym Wiedźminie jest. Nie fajnie. Tak samo jak, wiecie, w Syrii. Ale co będziemy gadać, co nie? Co? Co tam było? Co to jest? Jakieś utopce dziwne. No szybko! Rozwiąż mnie! Zanim przyjdą następne! Jak przyjdą, to się nimi zajmę. A teraz porozmawiajmy sobie. Lubię wiedzieć, kogo rozwiązuję. Jan Werdun. Służyłem w 10. Mariborskiej. Daleko jesteś od swojej armii. Moja armia nie istnieje. Czarni rozbili ją w pył. Ale zanim do tego doszło, dałem dyla w las. I ktoś się zawiązał, tak? Uchodźców przepełnionych, kurwa, patriotyzmem. Jak się dowiedzieli, że porzuciłem Temerię w potrzebie, związali mnie jak baleron i zostawili na pastwę utopcom. Jak baleron. Pomogę ci. Dziękuję. Wiedźmin jest od tego, co nie? Pewnie, że to. Pewnie, że od pomocy jest Wiedźmin przecież. Chciałbym się jakoś odwdzięczyć, ale nie mam nawet złamanej korony. Trudno. Niech będzie moja strata. Dzięki, Wiedźminie. Niech ci się wiedzie. Dobra. Trzymaj się, chłopie. Biegnij sobie gdzieś tam, chcesz, nie wiem gdzie. Chodź tu, płotka, chodź tu, chodź. No chodź tu. No chodź, gdzie ty kurde tam, co ty tam robisz w ogóle? Daleko jest ta wioska, znaczy karczma. O, już byli, kurde, bym tak przez wodę se przebiegł, ale nie wiem czy da radę, nie da rady. To jest woda, kurde, dół, nie, nawet nie da rady. A spróbujemy. A spróbujemy, ale chyba się nie da. Nie da się. Nawet nie będę próbował. Co nie? Nie, nawet nie będę próbował. Idzie. Czego tak mi się myszka zmieniła? What the fuck? Ale dziwnie. Dobra. Ojcze obcy, tam! Widziałam go!
Czego? Obcy nadchodzą! Ratuj się, kto może! Wolnie. Nie oddam! Jak usłyszą, że kwicie i tak ją zabiorą, a nas powabijają! Ktoś tu jest? Bruno! Prości ludzie, nie szukamy zwady. Mhm, dobra, to trzeba do karczmarza podskoczyć. Zapytać się. Tak, na pewno, tak. Szukam człowieka, którego zrobią Henry. A po co ci on? Mam do niego sprawę. Sprawę? Daj butelkę przepalanki. Co jest do... Zabieraj się stąd. Otworzę ci tylne drzwi. Nie proszę ni goście? Co to za jedni? Karczmarzu, wódki! A ten to kto? Jest, psiu! Jakiś dzielny wojak. Dwa miecze ma. Jadę poszło, tata. Siwy! Po co ci dwa miecze? Ciekawe, czy spodniak też trzyma dwa kutasy. Kurwa, głuchy jesteś? Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać jęzor nożem? Jestem człowiekiem, który nie lubi, gdy mu przeszkadzają pić wódkę. Słyszeliście? Jaś niewielmożny pan do nas przyjechał. Może buty wyglansować? Nie nadajesz się do czyszczenia moich butów, śmieciu. Bolo, słyszałeś to, co ja? Precz stąd, bo zabiję. Już kurwa dosyć tego! Chcesz? Dobra. Mówiłem. Lepiej być spokojny. Ty wiesz, co będzie, jak się Baron dowie o tej jadce? Wyrżnie całą okolicę, zanim ktoś zdąży powiedzieć, że to robota wędrownego mutanta. Baron się nie cacka. Gdzie jest Henry? Nie rozumiesz, co do ciebie mówię? Baron tego nie daruje. Uspokój się, człowieku. Twój baron nie jest idiotą i nie pomyśli, że miejscowi wieśniacy gołymi rękami wycięli jego ludzi. Gdzie Henry? Mieszka we wsi Wrzosowa. Nie wiem, gdzie jest wieś Wrzosowa. Za wzgórzem. O świcie jakaś łuna stamtąd biła. Może ją cesarscy najechali. Nie wiem. Jest coś jeszcze, co możesz powiedzieć mi o tym Henryku? Dziwny to człowiek. Przyszedł nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. Przygruchał sobie jedną wdowę, co jej męża zaćgali dla pajdy chleba. I zamieszkał z nią. Ludzie barona nie lubią obcych. Nie wchodzi im w drogę. Zawsze wie, kiedy się zjawią. I zawsze gdzieś znika. Dzięki, karczmarzu. Wyjdź tylnymi drzwiami. We wsi jest więcej ludzi barona. Serio? Potrzebna troska. Nie chcę, żebyście narobili więcej kłopotów. Dobra, nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale... Nie wiem. Tam są te ludzie. No płotka, chodź tu. Dobra, lecimy do tej wsi, tylko którędy? Zaraz zobaczymy, którędy będzie najlepiej, najszybciej. Dobra, tędy sobie pojedziemy. Daleko w ogóle to jest? Ta wieś? Ojojoj, trochę drogi jest. Trochę drogi jest. Oczekaj, agenta Henryka. Agent, kurde. Dobra, lecimy, lecimy. Żeby tu się nie pogubić. No kurde, dlaczego on zwalnia? No, ludzie.
A to któż to? Słyszałeś o co ich Nilfgaardczyki do Temerii wysłali? Jedziemy! Gadają, że pod wyzimą całe wioski... co go te ludzie się zbugowali? What? Zaraz zobaczymy, kto to w ogóle jest, kogo my tu mamy. No. Chłop. Ej, no oni się zbugowali. Kto to jest? Brat przeciw bratu wyciągnie miecz. Ojciec dzieciom... Dobra. Nic ciekawego. Nic ciekawego przy tej kapliczce nie było, tylko ludzie, którzy słuchają jakiegoś starca. Dziwne. Dziwna droga do tego miejsca prowadzi. Dziwne. A tu ścieżka jest jakaś. O kurde. Nawet tego nie zobaczyłem dobrze, tej ścieżki. Ale dobra, ten tutaj... Zupełnie inne powietrze. Tak jakby w gorący dzień wejść do głębokiej piwnicy. I tam mgła. Ale jesteś paskudny. Daj. Dobra, już wszyscy? Wszyscy, dobra. Fajnie. Udało się. Trzymaj się ode mnie z daleka, kimkolwiek jesteś. Precz! I się wyglebił. Spokojnie, już po wszystkim. Tak, po wszystkim. Ale nigdy już nie będzie tak jak drzewiej. Nigdy tego nie zapomnę. Szukam człowieka imieniem Hendrik. Mieszka w tej wsi. Już nie mieszka. Dopadli go w tamtej chacie. Gdybyście słyszeli te wrzaski, panie. Gdybyście słyszeli, jak człowiek może krzyczeć. Jak może cierpieć. Co się tu stało? Mów po kolei. Zabrali ich. Zabrali wszystkich. Uchyl się! Słońce, co tu się porobiło? A blask purpurowy był jak krew. Pomyślałem sobie, dziwne, bo nawet żał nie słychać. Co tu się porobiło? O kurde! Dziki Gon! What the fuck? Co to robi Dziki Gon? Oh, what the fuck? Ty, chowaj się, człowieku! Dziki Gon! Co się działo, ale straszne to musiały być rzeczy. Hendrik krzyczał, potem błagał. Na koniec. Aha, on opowiada, co się tu działo. Aha, okej, okay, dobra, nie rozumiem tego przez chwilę. No dobra, ogarniam to już. Może taki blondynek. O kurde. Przepraszam za to, jak coś. Po prostu świetnie. Długo nie zabawili, a wieś zamarzła, jak w środku zimy. Byłeś w tej chacie, jak odjechali? Nie, i nigdy moja noga tam nie postanie. Nigdy. Żegnaj, abyś odnalazł spokój. Znajdźcie agenta Hendrika. Dobrze, moi drodzy, ale to dopiero w kolejnym odcinku. Cześć.